Hi, it's Martin Tyler again. Oh, what a save! Oh, yes! Breathtaking! Oh, that's tremendous! There it is! Ta-da! He put the game to bed! Siemaneczko, dobre ściaki, z tej strony Bora, witam was w kolejnym odcinku z SBC, z FIFA 17. Tym razem na warsztat przyszły ważne mecze. Jak wiecie, te lepsze ligi pokończyły się, europejskie już dawno. Za niedługo znowu wystartują, a dali nam po prostu jakieś ochłapy. Japońską ligę, koreańską, tutaj mam USA, Panamę, Honduras, Kostaryka. Honduras, Kostaryka, piłkarze po jednym z każdego kraju, narodowości minimum 4 i zgranie zespołu na poziomie 90. Już wam pokażę, jak to złożyłem w ten sposób. Praktycznie wszyscy są kupieni, ale nie są kupieni teraz, które kosztują te karty po 3000, tylko są kupieni już dawno, dawno temu. Jak widzicie, minimalne 150. Kto ogląda i subskrybuje mnie od dawna, ten wie, że kiedyś wrzuciłem taki filmik i składałem różne ligi i potwierdza się po raz kolejny już, że warto kupować za Quicksale karty. Albo to do SBC będzie potrzebne, tak jak teraz i jest, jak znalazł, albo po prostu do jakichś innych SBC ligowych albo krajowych, albo do składania lig na kartę specjalną danego zawodnika, co trzeba z danej ligi wszystkie zespoły poskładać. I tak też było i tym razem. Ja składałem, złożyłem sobie chyba już wtedy, nie wiem, 11 lig miałem w każdym razie całych złożonych, między innymi właśnie na przykład norweską. I tutaj wykorzystałem wszystkich z Norwegii, łącznie z tym z Kostaryki, gdzie trzeba było mieć Kostarykę albo Honduras jednego. Ja wykorzystałem tutaj Kostarykę. Wysyłamy, po prostu wysyłamy. Odbieramy paczkę, jaką dostaliśmy. Jedna paczka piłkarzy Electrum Premium. Tu są chyba, no zaraz zobaczymy. Tu mamy USA, Panama mecz, Stany Zjednoczone oraz Panama. Dwóch zawodników musi być. Minimalnie 4 złote karty, zgranie na poziomie 90. Również to zrobiłem w ten sposób. 4 z Kolumbijczyków tutaj dałem, reszta wszystko Kolumbia, oprócz jednego Amerykanina z Ligi Angielskiej. Nie wiem, aha, już wiem dlaczego, bo on był darmowy. To jest nie do sprzedania karta. I tutaj tak samo się miało miejsce jak wcześniej z Norwegami. Tutaj powstawiałem wszystkich Kolumbijczyków, bo prawdopodobnie już nie będą potrzebni. I również wysyłamy, zbieramy za to pakę. Tu też karty były wszystkie za bezcen kupione. Nie kupiłem żadnej karty. Jedna złota paczka premium, czyli za 7500. Yeonbuk i Ulsan. Koreańskie zespoły. Jeden piłkarz z Yeonbuk musiał być, jeden z Ulsan. Różne ligi, maksymalnie 2. Zgranie zespołu na poziomie 19. No i piłkarze 11, wiadomo. Tutaj wszystkich z Korei wystawiłem. Również byli kupowani za przysłowiową pietruszkę. No, 150 po wartości quickselowej, widzicie sami. Dlaczego ja z tego wyszłem? No dobra, okej. Czyli tutaj tam postawiłem na Kolumbię, wcześniej na Norwegię, tutaj na Koreę. Reszta kart właśnie z tych zespołów poszła na licytację. Po 3000 za każdą kartę wezmę, a wystawiłem ich i tutaj z Korei, z tych wcześniejszych. I tutaj z Osaki, z Kishima wystawiłem łącznie chyba ze 40 kart. Także po 3000 za każdą, policzcie sobie, ile zyskamy. Już zyskałem 20 tysięcy, bo miałem licznik na 130. Tutaj musiał być z Gamba Osaka jeden piłkarz, z Kashima Antlers 1, piłkarzy ja z Japonii musiało być minimum 5 i zgranie zespołu na poziomie 90. Tutaj poszedłem w Japończyków, standardowo wszystkich wystawiłem, wszyscy kupieni poza dwoma w sumie, po trzema, byli kupieni wcześniej, więc wysyłamy. Otrzymujemy czwartą paczkę, czyli paczka piłkarzy Electrum Premium i zgarniamy jeszcze piątą paczkę za ukończenie całości ważnych meczów. Jaka to paczka? Złota paczka piłkarzy premium. No i sobie je otworzymy. No, 20 tysięcy już zyskałem, a tu jest jeszcze wystawionych kilku. No widzicie, 2200, 1700, tutaj właśnie te z Japonii byli tańsi. Nic to, no, na pewno więcej, 10-krotnie zyskałem niż zapłaciłem za tą kartę. I to się liczy. Otwieramy sobie tą paczki, te, które tutaj mamy. Zaczniemy od najgorszej. Która to jest najgorsza?
W sumie tutaj żadna paczka dupy nie urywa, jak widzicie. Zawodników, piłkarzy premium. Wiecie co? Otworzę to z moją modą. Moda, otwierasz ze mną? A ja walnę tą. Gdzie oczywiście nie ma nic. Z żółtej łodzi podwodnej jakiś Hiszpan. Kto to? O, mamy Memphisa Depaya. Czemu ja go do klubu wysłałem? No pomyłka, ale okej. Wiecie co? Ja sobie to potem w sumie zrobię na transferkę, a potem się z tym pobawię. Co, jak i dlaczego. Wysyłamy na listę transferową. To i to. Szybka sprzedaż. Tego nie potrzebuję. Reszta do klubu. Mysza, proszę cię bardzo. Otwórz coś lepszego niż ja otwarłem tu przed chwilą. Którą chcesz? Obojętne. No, też nic. Consigli. O, te karty 83 i tak teraz nic nie kosztują. Nie ma żadnych wyzwań z WBC. Ja zarobiłem na... Wszystkie karty się pozbyłem się wszystkich kart 84, 3, 2 z overallem takim. Praktycznie wszystkich się pozbyłem. Zostawiłem kilka tych takich przydatnych. Tak to wszystkie poszły do Żyda, bo były SBC z tocami i te karty kosztowały naprawdę sporo. To ja biorę tą. No ale i nic. Mamy Willę. Nie, Pirlo. Willa to napastnik. Wiecie co? Tą i tą damy na transferkę. Resztę wysyłamy do klubu. Ja te wszystkie karty będę mielił gdzieś za, myślę, 3 tygodnie do miesiąca. Bo 18 wchodzi już końcem września. A ja mam tych zawodników jeszcze z 5000 w klubie. Nadal nic. Mam z 5000 zawodników w klubie. Vitolo. I pójdą na przemiał po prostu. Zrobię taki ogromny pago opening na koniec. Srebrniaków damy na transferkę. Zobaczymy, co z nich wyciśniemy. A to standardowo. O, patrzcie. Dwóch z Atlanty United. To standardowo do klubu. No i ostatnia paczka. Ja nie patrzę, otwieram, a ty mi powiesz, jaki będzie overall, największa. Jaka flara? Cienka, kiwasz głową? Jaki overall? Jaka tam jest kolor liczba na wyżej? Ile? No, kolor. O, Ramos 75, proszę cię. Nic tutaj nam nie wydropiło, jak widzicie. No cóż, warto próbować. Anusz Widelec. Oglądaliście dzisiaj pack opening, gdzie coś trafiłem. A teraz oglądacie, gdzie nic nie trafiłem. Mamy tutaj coś w promocji. Paczka za 35 tysięcy, a czemu nie otworzymy ją? O, nie. Mamy Schmeichela Kacpra, którego się pozbyłem wcześniej. Więc witaj ponownie w moim klubie. Nie ma nic, nic. Zdecydowanie nic. Transfer. Zmieści się? Zmieści. To do... Na Quixel od razu. Zobaczymy tą srebrną paczkę, co tam jeszcze jest. To jest z piłkarzami? Tak. Kasia, masz. Może tutaj coś poleci. I na transferce zyskamy tu paczkę tylko za 8,5 tysiąca, więc straty wielkiej nie ma. A łudziłem się, że chociaż może IF poleci. Ale jednak nie. Jest tu ktoś z Paris Saint-Germain. Aha, ja nie zmieszczę wszystkich. Nie, tych zmieszczę jeszcze na transferkę, tak? A tu do klubu. Myślę, że ja sobie jeszcze na koniec otworzę taką jedną, albo nie. W brązowych nie ma nic. Czekajcie. W drużynie tygodnia są same srebrniaki praktycznie. Mamy tutaj Nikolicza na napastniku, no. Ale te srebrniaki są o wartości quickselowej. Ta, 7000. A dobra, czemu nie, otworzę sobie taką jedną, jeszcze jedyną pakę. Tu znowu ktoś poszedł. No, za 200, pięknie, karta kupiona za 150, to mi się podoba.
No, futis, już jutro. Okej, otworzymy sobie jeszcze jednego srebrniaka. 8,5. No, inform nie poleciał. Mamy tutaj teraz strzalkę. Ten może być coś wart. Myślę, że z multiplierą będzie wart. Nie. Już nie. A ten? Też nie. Ten belk też jeszcze go sprawdzimy. Dupa. Portugales. No, nikt tych lig chyba już nie robi. Już wszyscy co mieli zrobić, to je porobili. Nie, Campbell nie... No, nie przypadkowo go wysłałem, jak widzicie. Ten też nic nie będzie wart. Ten może być coś wart. 1700. No dobra, wywalimy go za 1500. No i tych trzech transferka, reszta klub. I tak zakończymy dzisiejszy odcinek. Nic nie wypadło. Następnym razem może będzie lepiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie łapę w górę. Trzymajcie się ciepło, miłej niedzieli Wam życzę. Strzała!